Serdecznie witam Państwa, moje nazwisko Adam Miarka, będę miał przyjemność przedstawić Państwu wykład pod tytułem Sztuka Panowania nad sobą, część druga. Aby móc panować nad sobą, konieczne jest prawidłowe działanie płata czołowego mózgu, będącego siedzibą woli, duchowości i moralności. Nauka zawdzięcza poznanie roli płata czołowego mózgu wypadkowi, jakiemu uległ w połowie XIX wieku Finas Gage, któremu metalowy pręt na skutek wybuchu, przebił przednią część mózgu, tak jak widzimy na tej ilustracji, a pacjent, mimo tak poważnych obrażeń, nie tylko przeżył, ale stał się obiektem badań naukowych. Więcej o tym przypadku Finasa Gage'a mówię w wykładzie Sztuka Panowania nad sobą, część pierwsza. Dzisiaj będziemy chcieli omówić troszeczkę inne, Zagadnienie. Portugalski lekarz Egas Moniz wierzył, że za choroby psychiczne są przeważnie odpowiedzialne zaburzenia funkcjonowania neuronów płata czołowego mózgu. Gdy usłyszał o przypadku bardzo agresywnej małpy, która po wypadku, w którym została ciężko ranna w czoło, całkowicie zmieniła swe zachowanie, Moniz rozpoczął badania nad wykorzystaniem tego efektu u swoich pacjentów. W ten sposób została opracowana procedura robotomii czołowej. Badania przeprowadzone przez Moniza wykazały, że metoda ta może wyleczyć z szaleństwa, pozostawiając pozostałe funkcje mózgu pacjenta nienaruszone. Świat naukowy uwierzył, a Moniz otrzymał w 1949 roku prestiżową Nagrodę Nobla za swoje odkrycia. Lobotomia przedczołowa, inaczej leukotomia zwana popularnie lobotomią czy lobotomią czołową, to zabieg neurochirurgiczny polegający na przecięciu włókien nerwowych łączących czołowe płaty mózgowe ze strukturami międzymózgowia, najczęściej pod wzgórzem lub wzgórzem, obecnie bardzo rzadko stosowany. Większość naukowców z całego świata uznaje to za okrutne okaleczanie. Dawniej jest to historycznie jedna z metod leczenia chorych na schizofrenię lub inne poważne zaburzenia psychiczne. Celem była redukcja procesów emocjonalnych, które zwykle towarzyszą procesom poznawczym. Myślowym i wspomnieniom, a więc i myślom natrętnym lub halucynacją. Jednym z poważniejszych skutków ubocznych lobotomii przedczołowej jest utrata przez pacjenta poczucia ciągłości własnego ja, świadomości, że jest tą samą osobą, którą był wczoraj i którą będzie jutro. Zabieg ten, mimo pewnych teoretycznych korzyści, miał bardzo poważne skutki uboczne. Gdy moda na lobotomię dotarła do Ameryki, dr Walter Freeman stwierdził, że najbardziej potrzebujący zabiegów pacjenci szpitali psychiatrycznych nie będą mieć do niej dostępu ze względu na wymagania techniczno-medyczne. Żaden ze szpitali psychiatrycznych nie dysponował salą do operacji na otwartym mózgu. Freeman opracował więc nową technikę, która polegała na tym, że posługując się szpikulcem do kruszenia lodu, przebijał kość oczodołową między gałką oczną a kością brwi. Kilka ruchów młotkiem i operacja była zakończona. Freeman podróżował do, po kraju, wykonując nawet cztery takie operacje dziennie. I był bardzo zadowolony z tego, że posunął medycynę do przodu i uczynił ten zabieg tak prostym. Prostota całego zabiegu pozwalało mu, mu nauczać wykonywania tej procedury zarówno lekarzy, jak i powiększające się grono sympatyków. To właśnie Freeman porównał trudność lobotomii z wizytą u dentysty. Widzimy tutaj na tej ilustracji po prawej stronie, jak to odbywało się na pewnym modelu czaszki. No dość przerażająca procedura, ale... Stała się w pewnym okresie czasu bardzo popularna. Głównymi jej skutkami ubocznymi była apatia, bezmyślność, utrudnienie poruszania się i mówienia, nieumiejętność przeżywania emocji czy skoncentrowania uwagi. Innymi słowy, operacja ta leczyła wybuchy złości czy depresję, jednak zamieniała Ją w coś innego, czasami nawet bardziej przerażającego. Po lewej stronie mamy zdjęcie tego samego chłopca przed zabiegiem lobotomii, po prawej stronie po zabiegu. Widać drastyczną różnicę, nawet tak patrząc tylko bardzo pobieżnie. Po przebadaniu ludzi poddanych temu zabiegowi z czasem odkryto, że tylko w nieznacznym stopniu leczy on takie zaburzenia jak psychozę czy schizofrenię. Było to więc tylko wygodne i szybkie pozbycie się symptomów tych zaburzeń bez tak naprawdę usunięcia istoty problemu. Ludzie pozbawieni tym zabiegiem swojej własnej woli, wracając do domów pociągami, wysiadali nie tam, gdzie trzeba, lecz tam, gdzie wysiadało dużo osób. Mamy tutaj wykres, który pokazuje ilość lobotomii wykonywanej rocznie w Wielkiej Brytanii, ilość tych zabiegów w latach 1942-1954. Widzimy drastyczny wzrost przypadków po zakończeniu II wojny światowej, po roku 1945. Pobudzeni nadmiernie optymistycznymi publikacjami na temat korzyści lobotomii i pod naciskiem, który powstał na system opieki medycznej na skutek cierpień i problemów, Psychicznych, traum ofiar II wojny światowej, psychiatrzy i neurochirurdzy w Stanach Zjednoczonych i Europie entuzjastycznie przyjęli nową terapię, bo trzeba było sobie jakoś radzić z całą masą osób, które miała problemy psychiczne na skutek cierpień doznanych w trakcie wojny. I w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono około 40 tysięcy lobotomii, w Wielkiej Brytanii około 17 tysięcy, w Skandynawii niecałe 10 tysięcy. Większość operacji trudno było jednak uznać za udane. Na przykład Rosemary Kennedy do końca życia bełkotała i patrzyła bezmyślnie w ściany. Biorąc pod uwagę cały świat, liczba przeprowadzonych lobotomii sięgnęła ponad 70 tysięcy przypadków. W latach 50. wraz z wynalezieniem leku psychotropowego Torazyny powoli zaczęto wycofywać lobotomię ze szpitali, traktując ją jako barbarzyństwo. Freeman z kolei stracił w 1965 roku prawo do wykonywania zawodu po uśmierceniu szpikulcem jednego z pacjentów w trakcie zabiegu. Co jest ciekawe, jaki wpływ ten zabieg lobotomii miał na. Decyzje podejmowane przez tych, którzy byli poddani zabiegowi. Osobę przed zabiegiem lobotomii zapytano, gdyby pani pożyczyła zegarek. I ten pożyczony zegarek, by pani zaginął. Co by pani zrobiła w takiej sytuacji? No, osoba, nie myśląc wiele, odpowiedziała, no, odkupiłabym ten zegarek, gdyby mi zaginął. Płat czołowy mózgu odpowiada m.in. za moralność, a składnikiem moralności jest poczucie winy, sumienie. I tą samą osobę po zabiegu lobotomi zapytano: Gdyby pani pożyczyła zegarek i ten pożyczony zegarek by pani zaginął, co by pani zrobiła w takiej sytuacji? O, odpowiedź była zdumiewająca: No cóż, gdyby zaginął mi pożyczony zegarek, pożyczyłabym nowy. Ta osoba straciła istotną część swojego człowieczeństwa, poczucie właśnie moralności, i to był jeden z ważnych skutków ubocznych tego zabiegu. Aby móc panować nad sobą, konieczne jest prawidłowe działanie płata czołowego mózgu, będącego siedzibą woli, duchowości i moralności. Choroby mające wpływ na pogorszenie pracy płata czołowego mózgu, to na przykład choroby neurodegeneracyjne jak demencja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, traumatyczny uraz przedniej części głowy, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, guz mózgu. Warto postawić więc na profilaktykę chorób układu krążenia. To, co ma pozytywny wpływ na dobrą pracę układu krążenia, ma przeważnie pozytywny wpływ na pracę mózgu, bo nasz mózg, aby pracował prawidłowo, musi być dobrze dotleniony profilaktykę chorób neurodegeneracyjnych, aktywne, angażujące intelektualnie i wypełnione mającymi duże znaczenie emocjonalne wydarzeniami życie. Więcej mówię o tym w wykładzie jak uniknąć Alzheimera. Także zapraszam do wysłuchania, jeżeli państwo chcecie coś więcej na ten temat. Usłyszeć również, warto postawić na unikonie ryzykownych aktywności, stwarzających duże ryzyko urazów głowy. Jeżeli już jeździmy na rowerze, na motocyklu, czy uprawiamy jakieś sporty, które stwarzają ryzyko urazu głowy, to warto jest zabezpieczyć się w formie jakiegoś kasku i chronić swój płat czołowy mózgu przed urazem. Również warto postawić na profilaktykę chorób nowotworowych, dlatego że guzy mózgu też mają wpływ na funkcjonowanie mózgu i płata czołowego mózgu. To co jest bardzo ważne, też warto unikać uzależnień. Wszelkie uzależnienia utrudniają prawidłowe funkcjonowanie płata czołowego mózgu i pogarszają naszą kontrolę nad samymi sobą. W tym w szczególności od substancji psychoaktywnych jak alkohol, narkotyki, ale nie tylko, tych uzależnień może być cała masa. Alkohol i narkotyki są tutaj ze względu na to, jak wielkim są problemem w społeczeństwie, to podkreślam, ale tych uzależnień może być wiele. Uzależnienia osłabiają aktywność płata czołowego mózgu. Widzimy to na tej ilustracji, gdzie pokazany jest obraz z tomografu. Aktywności mózgu osoby zdrowej i aktywności mózgu osoby uzależnionej. Te obszary mózgu, które mają taki kolor bardziej zbliżony do czerwonego, to są obszary, gdzie jest większe krążenie krwi, one są bardziej aktywne. Te obszary, które są bardziej takie ciemne w kierunku kolorów niebieskich, to są te obszary, gdzie jest mniejsza aktywność mózgu. Nawet nie będąc specjalistą, widać tutaj różnicę, że osoba uzależniona ma znacznie mniejszą aktywność tego płata czołowego mózgu, znacznie mniej intensywny ten kolor żółty, nawet przechodzący właśnie w zielony, czy w, nawet w niebieski po tej stronie, gdzie przedstawiony jest mózg osoby uzależnionej. Ale jest jeszcze jeden aspekt, o którym może nie myślimy w taki sposób pod kątem kontroli nad sobą. Co telewizja robi z twoim mózgiem, to kolejny wykład, który będę chciał wkrótce Państwu przedstawić, dlatego że telewizja również upośledza działanie płata czołowego mózgu a jest to na tyle ważny aspekt naszego życia, że warto temu poświęcić oddzielny wykład. Dziękuję serdecznie za uwagę, za wysłuchanie. Życzę Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności. Do zobaczenia przy którymś z kolejnych programów.